Witamy. Dziś opowiemy Wam, jak być pracodawcą bez barier. Firma Truvant realizuje program No Barriers już od kilku lat. Jest to projekt dedykowany do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w naszej organizacji. Wszystko rozpoczęło się od audytu i analizy naszych obszarów dostępności, w ramach którego określiliśmy kluczowe miejsca w naszej organizacji, zarówno architektonicznie, jak i stanowiskowo, gdzie takie osoby z niepełnosprawnościami będą mogły znaleźć zatrudnienie. Równolegle do tego rozpoczęliśmy projekt i działania związane z budowaniem świadomości. W ramach tych działań realizowane są szkolenia dotyczące tematyki niepełnosprawności. Początkowo rozpoczęliśmy od takich szkoleń dla kadry kierowniczej, następnie objęliśmy również nimi nasz dział personalny, żeby dalej dystrybuować tą wiedzę wśród wszystkich naszych pracowników. Docelowo program przerodził się w proces i na chwilę obecną zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest standardowym procesem w naszej organizacji. Ja opowiem Wam trochę o szkoleniu Ramię w Ramię z niepełnosprawnością, które wprowadziłam do naszej firmy. Jest to szkolenie, które ma na celu po pierwsze przekazać wszelkie takie merytoryczne informacje odnośnie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Mówi o uprawnieniach, jakie takie osoby mają, ale też uwrażliwia nas tak społecznie. Wiedzę, którą jakby zdobywamy na tym szkoleniu, nie wykorzystujemy tylko w pracy, ale również w naszym życiu prywatnym. Tak jak koleżanka wspomniała, uczestnikami tego szkolenia są wszyscy nasi pracownicy i mam nadzieję, że może jeszcze nie w tym roku, ale w kolejnych latach każda z osób, która będzie u nas pracowała, przejdzie takie szkolenie i będzie mogła otworzyć oczy i siebie na świat i na osoby z niepełnosprawnością. Jeśli chodzi o cały zakres szkolenia, to bardzo dużo tak naprawdę jest informacji też z mojego doświadczenia, z mojego życia, ponieważ sama jestem osobą z niepełnosprawnością. Dodatkowo wykorzystuję podczas szkolenia wszelkiego rodzaju sprzęty, które wykorzystywane są przez osoby z niepełnosprawnością. Moi uczestnicy mają szansę, żeby wejść w buty osoby z niepełnosprawnością i zobaczyć, jakby świat też z innej perspektywy. Poznać na własnej skórze, jak to jest, kiedy są postawione przed nami różnego rodzaju bariery. Ważnym aspektem, o którym też mówię, to to, że niepełnosprawność to po pierwsze rzeczywiście choroba, a po drugie to jest właśnie walka z barierami, które stawia przed nami społeczeństwo, niestety, które stawia przed nami architektura, czasem właśnie też zakłady pracy. Mogę się odnieść do dawki historii i opowiedzieć też, co udało nam się osiągnąć w naszym zakładzie. Pierwszą z takich rzeczy jest zatrudnianie osób głuchych i niedosłyszących. Około 4 lat temu pierwsza osoba niesłysząca została zatrudniona w naszym zakładzie. Powiem szczerze, że było dużo obaw, było dużo osób trochę nas blokujących, natomiast była to też przy okazji jedna z najlepszych lekcji i decyzji dla nas. Dzisiaj grono osób głuchych i niedosłyszących jest dość liczne, cały czas rośnie. Są to bardzo otwarci ludzie, którzy otwierają też nam furtkę do swojego świata, pozwalają poznać swoją kulturę. Są to osoby bardzo zaangażowane, uśmiechnięte, które chcą się rozwijać, które ciągle chcą uczyć się nowych rzeczy. I nas też wiele uczą, bo tak naprawdę właśnie kontakt z osobami z niepełnosprawnością jest też dla nas bardzo dużym doświadczeniem i taką szkołą trochę życia. Innym przykładem w naszej organizacji jest zatrudnianie osób z niepełnosprawnością ruchową. Marcin jest osobą, która przyszła do nas na rekrutację i początkowo też nie wiedzieliśmy, czy nasze hale produkcyjne będą dostępne, czy będzie możliwość, aby Marcin pracował z nami. I właśnie podczas procesu rekrutacyjnego zeszliśmy na halę, sprawdziliśmy, że te linie pakujące, przy których będzie pracował, są dla niego dostępne i możemy zaproponować mu pracę. Przykład Marcina pokazuje też to, że mógł się rozwijać
rozwijać w naszej organizacji. Teraz pracuję jeszcze w innym obszarze, gdzie realizuję siebie w naszej organizacji. Na koniec chciałabym dać takie trzy rekomendacje. Po pierwsze, budujmy świadomość i edukujmy się. To co jest nieznane, na początku budzi nasze wątpliwości, budzi nasz opór i wątpliwość. Bazą do tego, do budowania właśnie dostępności jest uświadamianie i edukacja w naszych organizacjach. Po drugie, stosujmy indywidualne podejście. W rekrutacji jest to szczególnie istotne, ponieważ każdy z nas jest inny i każdy może wnieść do tej organizacji coś innego. Jesteśmy też bardzo otwarci na to, aby kandydaci mówili nam o swoich możliwościach, o tym, gdzie, w jakich obszarach mogą się realizować. No i po trzecie, nie bójmy się łamać bariery, przełamywać stereotypy i kwestionować to, co oczywiste, bo czasami okazuje się, że właśnie po poznaniu tej sytuacji, po poznaniu tych osób, jesteśmy w stanie nawet w najmniej oczywistych miejscach właśnie osoby z niepełnosprawnością włączyć do naszych organizacji. Nie róbmy założeń i nie wierzmy w mity. Dziękujemy. Dzięki.